Dzięki budżetowi obywatelskiemu to my, mieszkańcy, decydujemy, co i gdzie ma powstać. Każdy głos ma znaczenie. Zdecyduj zatem, jak ma się zmieniać nasze miasto. Trwa głosowanie na pomysły zgłoszone do Jasieckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Zdecyduj, na co przeznaczyć 500 000 zł. Możesz oddać 2 głosy. Jeden na projekty inwestycyjne, jeden na projekty nieinwestycyjne. Propozycje projektów inwestycyjnych. Numer 1. Integracyjny plac zabaw wyposażony w instrumenty muzyczne, w pełni dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja planowana jest na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ulicy Szkolnej. Numer 2. Samoobsługowy książkomat, który działa na zasadzie popularnego paczkomatu. Zamówisz i zwrócisz książki przez całą dobę. Ma powstać w otoczeniu miejskiej biblioteki. Numer 3. Modernizacja wybiegu dla psów przy ulicy Konopnickiej. Wydzielony zostanie wybieg dla małych psów, pojawią się udogodnienia dla właścicieli, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, a teren zostanie oświetlony. Numer 4. 2 ławeczki, które pozwolą mamom dyskretnie nakarmić i przewinąć swoje dziecko. Proponowana lokalizacja to Park Miejski i Ogródek Jordanowski. Propozycje projektów nieinwestycyjnych. Numer 5. Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez cały rok szkolny. Dodatkowo w ramach projektu gry, zabawy i zajęcia animacyjne. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz na terenie miasta. Numer 6. 180 godzin warsztatów wokalnych, tanecznych i aktorskich dla dzieci i młodzieży. Zorganizowanie pikniku rodzinnego i wspólne świąteczne kolędowanie. Numer 7. Trwające od maja do grudnia zajęcia z jogi z elementami relaksacji oraz biblio- i muzykoterapii dla mieszkańców Jasła w każdym wieku. Częściowo będą to zajęcia plenerowe. Projekt promuje zdrowy styl życia i codzienną aktywność fizyczną. A Tobie? Który projekt się podoba? Pamiętaj, zdecydować możesz tylko do 25 października. Na projekty możesz zagłosować elektronicznie na stronie www.konsultacje.um.jaslo.pl lub osobiście w swojej szkole podstawowej, jeśli masz ukończone 13 lat, w Urzędzie Miasta w Jaśle, w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz w domach osiedlowych. Pamiętaj, możesz oddać 2 głosy, jeden na projekty inwestycyjne, jeden na projekty nieinwestycyjne.